Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj, słuchajcie, naszedł mnie taki nostalgiczny wieczór. Mianowicie zakładałem znowu pułapkę na kunę na strychu i znalazłem stare gazety. Nawet nie wiedziałem, że je tam schowałem. Rok, słuchajcie, 98, 22 lata temu, kiedy byłem piękny i młody i szukałem pierwszego auta dla siebie. Oczywiście wtedy nie było internetu, nie było Otomoto. Była albo giełda, albo salon. No i to były czasy ekspansji DU, pewnie pamiętacie. No i właśnie jako pierwsze auto wybrałem Matiza. Czytając tutaj właśnie w tej gazecie, pamiętam jak dziś opis, prezentację Matiza, tu jeszcze na blachach koreańskich. Widzę, że wypisywałem sobie wymiary, dłuższy o 17 cm od Seicento, ale węższy, gdyż Seicento też wchodziło w rachubę, no ale Matiz był taki śliczny i w ogóle moja ówczesna dziewczyna, dzisiejsza małżonka, zakochała się w tym złotym kolorze. No i oto, słuchajcie, jako piękni młodzi polecieliśmy do salonu właśnie po Matiza. Tutaj pamiątkowe zdjęcie na czarnych blachach KVX. Do dziś pamiętam te numery. No pachnią świeżością. Chociaż powiem wam, że jak dziś sobie wspominam w środku plastiki, no tandeta niesamowita. To był tak twardy plastik, jak po prostu zabawka chińska, najtańsza możliwa z bazaru. Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz tutaj mnie zaskoczyła, bo patrzę, tutaj akurat mam, bo oni zawsze publikowali ceny aut. Tu wtedy w 98 roku jeszcze nie było cennika Matiza, ale tutaj widzę, znalazłem numer z 2000 roku, 20 lat temu, i zrobili już test 50 tysięcy Matizem. No i patrzę na cenny. No i słuchajcie, uświadomiłem sobie, że ja mogłem kupić, słuchajcie, dwa maluchy. Jeszcze były maluchy, zobaczcie. Maluch. I dwie wersje, STD i LX SX. To jakiś full wypas. Cena 13,5 tysiąca, a za full wypas 15 200. Natomiast mój Matiz Life, bo było kilka wersji, ja wziąłem drugą z dołu, no bo nie miałem specjalnie pieniędzy, a druga z dołu już miała malowane zderzaki i chyba tylko tyle miała, no wspomaganie miała, tak. Tutaj na błotniku było napisane Life. Centralny zamek dokładałem, słuchajcie, kazałem dołożyć w salonie i wyjechałem, słuchajcie, z salonu, odebrałem auto tak jak zamykali, jakoś przed 18. Ujechałem jakieś 500 metrów, no może kilometr, zatrzymałem się w aptece. Chociaż nawet chyba zaraz przed tym, jak się zatrzymywałem, łokciem, słuchajcie, wcisnąłem dzyndzel od centralnego zamka. On się zamknął w trakcie jazdy i poszedł, wtedy nie wiedziałem, bezpiecznik. Poszedł tak, nie wiem, który to był bezpiecznik, w każdym razie w aucie w ogóle nie było prądu. Nie mogłem zapalić auta. Także słuchajcie, no od razu rozczarowanie. Ledwie wyjechałem z salonu, kilometr i auto stoi. I zacząłem do nich dzwonić, już nie mogę, już nie odbierał, bo było już po 18. Także, ach, szkoda gadać. Ale oczywiście to była, jak się okazało, wina salonu, którzy dokładali centralny zamek i mieli zmienić bezpiecznik na mocniejszy, a nie zmienili. Tak przynajmniej mi potem się tłumaczyli i przepraszali. I jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, tutaj jeszcze jedna rzecz mi się spodobała. Mogłem, słuchajcie, kupić Poloneza. Zobaczcie, popatrzcie na cenniki Poloneza. Karo plus 1,6, 21,900. Aha, bo w końcu wam nie pokazałem cenę Matiza. Czyli Matiz Life 28,600. Dokładnie tyle zapłaciłem. Chociaż pewnie musiałem dopłacić za metalik parę stówek, ale już nie pamiętam. Aha, za listwy musiałem dopłacić. Pamiętam te naklejane na drzwi. No, ale słuchajcie, tu akurat
nie ma już samej 1.6, nie ma z silnikiem rowera Poloneza, ale wtedy w 98, czyli ewidentnie wycofali już 2000, bo to jest ten 2000, tak? Bo otworzyłem tu cennik wtedy w 98, co właśnie jeszcze nie było Matisa, ale na przykład Maluch, słuchajcie, 11900 najtańszy, 12 tysięcy był tańszy o 2000 w stosunku do tego cennika tu z 2000. Zobaczcie, dzisiaj 2-3 pensje i mamy nowego Malucha. To byłoby pięknie. No i zobaczcie, tutaj jest właśnie z 98 roku Polonez Karo plus 1.4 z silnikiem rowera. 24 czysta z cłem. Chyba cena z cłem była. Chociaż nie wiem, po co to cło, jak to polskie było. No chociaż nie wiem, co to oznaczało dokładnie te... Tu gdzieś była legenda, no ale nieważne. Zobaczcie, jaka była mała różnica w cenach. Czyli silnikiem rowera 24 czysta. A tu niżej 1.6 GLI 23100. Różnica 1200 zł tylko. Jestem zdumiony. Myślałem, że te Polonezy z silnikiem rowera były dużo droższe. No i słuchajcie, też gdzieś widziałem reklamy Alfy. Proszę bardzo. Zapomniałem, jak ona się nazywa. Aha, Catherine Zeta-Jones reklamowała Alfę. No i słuchajcie, troszeczkę, żeby was tu zdenerwować cenami paliwa. Paliwa na wolności. Tutaj piszą, że ceny podrożały o 34 grosze, przy czym podają tabelę cen. No i zobaczcie, co się działo. 97 rok. 9,5 na przykład na stacjach CPN. Złoty 56, słuchajcie. No i potem w 98 podrożało na złoty 90. No szczerze powiedziawszy, nie pamiętam tych czasów, że jak odebrałem Matiza, że tankowałem po 2 złote, no ale tak musiało być. Okej. Dzięki, trzymajcie się. Napiszcie, jakie wasze było pierwsze auto. O, Deu Eleganza, słuchajcie, pamiętam, jak były dni otwarte, poleciałem oglądać Matiza. No i stały wszystkie Deu na salonie. No i to był powiew luksusu. No, pamiętam, jak wsiadłem w skórzanej tapicerce, tu też widzę na zdjęciu. I to był full wypas Eleganza. Właśnie tam w salonie wsiadłem sobie. I widzę tu też, słuchajcie, cennik. Klasa, no porównali go. Porównali tą Eleganzę do Merola klasy A do Toyota Camry. No i popatrzmy na cennik Eleganza na full wypasie, bo to był ten CDX. 73 900, a Merol 134 i Toyota 117. Powiem wam, że czasami spotykam jeszcze na taksi Eleganzę. Myślę, że ludzie sobie chwalili mimo wszystko te Deu, zwłaszcza przecież Lanos. Aha, pamiętam też, że rozważałem właśnie Clio'wkę, no ale budżet niestety nie ten. A popatrzmy z ciekawości, ile kosztowała Clio'wka. Renault Clio. Najtańszy 1.2. 32 700. To w sumie była niewiele droższa od Matiza, no ale to pewnie był totalny golas. Bez wspomagania, bez niczego. Okej. Trzymajcie się.